Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget. Tym razem przenosimy się na łowce i tym razem będziemy tutaj chcieli sobie troszeczkę podbić level, ponieważ na ostatnim odcinku myślałem, że więcej osób mi na to zwróci uwagę, zwróciła mi chyba tylko jedna albo dwie. Zapomniałem ulepszyć sobie tutaj u kowala itemków, więc jakby no bardzo możliwe, że przez to nie pokonaliśmy tutaj tego maga w tym piekle, bo tam mu bardzo często zostawały bliskie próby, natomiast nie mogliśmy go przepchnąć, bo właśnie tych itemków nie ulepszyłem. No jak widzicie tutaj tych statystyk trochę mi to daje. Teraz już mam to poulepszane, generalnie razy 5, tutaj razy 3 i to sobie możemy razy 1 ulepszyć, żeby już było. Więc dzisiaj będziemy próbowali to piekło przepchnąć, aby tutaj sobie może nawet 315 level wbić. Zobaczymy oczywiście, jak nam to pójdzie. Na wstępie jeszcze zapraszam do zostawienia kciuka w górę. Jedna osoba tam zwracała uwagę, że film po jednym dniu, w którym nie przypominałem o kciukach, miał ich 150, a w ten film, w którym przypominałem, po dwóch godzinach miał tam 100, więc potem no ludzie się dziwią, dlaczego, nazwijmy to, youtuberzy proszą właśnie o te łapki w górę na początku filmu, no bo daje to swój efekt, więc zostawiajcie, z góry oczywiście dziękuję. Okej, przechodzimy tutaj do ogarniania postaci. Zanim wejdziemy do lochów, to standardowo sobie tutaj wszystko porobimy, abym ja to już miał z głowy. Awki jeszcze dzisiaj nie robiłem, w sensie robiłem, żeby znaleźć peta, ale tylko troszkę mi te jawki zeszło, ponieważ dzisiaj będzie o 13:00, będzie tutaj czar od wiedźmy jakiś nowy, być może coś, co pomoże właśnie wawce, więc dlatego też na razie te jawki nie będę robił. Dobra, przechodzimy tutaj, jako mamy misję dnia, wasz w lochach 5 razy, no to sobie oczywiście zaraz zrobimy. Tutaj mamy jakiś pierścionek, możemy go dać i na co on wyleciał? Na siłę, ale minus 5, tak więc sobie od razu go bierzemy do rozmontowania. Czy tutaj mi coś wskoczyło? Nie, żaden plusik nie wskoczył. Dobra, misję zaraz zrobimy, tutaj oczywiście możemy zagrać. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Tutaj jeżeli chodzi o tego hazardzistę, no mamy już 15 twierdzę, mamy 15 salkę. Teraz tak naprawdę no dusze by nam się przydały. W sensie dusz też mamy dużo, ale na razie tam nie skracam żadnych budynków. W przyszłym tygodniu będą skarby lasu. Tak więc, w sensie w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu już w piątek będą skarby lasu, więc wtedy myślę, że tam może jakiś traktor by się przydało skrócić, aby to sobie dalej popchnąć. No ale jednak ten event, o tam mogłem wziąć kamień, ale to nieistotne, jednak ten event dosyć dużo dał, dosyć tutaj mocno się zboostowaliśmy, jeżeli chodzi o statystyki i tego typu rzeczy, więc... więc no całkiem przyjemnie. I teraz znowu będą skarby, także już może nawet będziemy mieć na 15 serce i 15 traktor. Chociaż nawet nie wiem, jak to tu wygląda, szczerze mówiąc. No mamy 6 milionów, serce się buduje na 13. No to nie wiem, może przesadziłem, ale troszkę na pewno tego będzie. Trenera też by się przydało chociaż jeden poziom podnieść. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, tutaj chyba wszystko zrobione, więc tutaj na razie resetu nie robię. Robiłem wcześniej, bo kupiłem sobie ofertę u kupca. Tutaj wiecie co, na razie tego kółka i tego nie będziemy robić, bo pewnie jeszcze wbijemy jakieś poziomy. Tu do rozmontowania na razie nic nie mam. Pety, jak to wygląda z petami? Od wczoraj zaczęło się lato w Shake, się to już drugi raz mówię i przypominam. W każdym środowisku macie przynajmniej jednego peta do złapania. I teraz tak, dokładnie tutaj jest kremuchówka, czyli ten. W świetle jest gin tonic, czyli ten. W ziemi jest tutaj mieczozęb. W ogniu jest tutaj ogniolot. I tutaj macie w wodzie dziubinga. I te wszystkie pety możecie od wczoraj łapać, bo tak jak mówię, no zaczęło się lato, więc to jest tak naprawdę 5 darmowych petów. Także polecam to ogarnąć. No i też właśnie z racji, że te pety nam wyleciały, no to jest wiadomo, do mroku w zasadzie złapaliśmy dwa, bo oprócz kremuchówki jeszcze sobie tutaj zabiłem do Ninjona, którego złapałem dzisiaj po północy. Więc no mówię, dwa tutaj pupile, jeżeli chodzi o HP. Natomiast jeżeli chodzi o światło, no to tylko ten gin tonic, ale zawsze to jakiś fajny jest boost do statystyk, który nam pewnie pomoże w tych lochach. No walki standardowo, jedzonka tu zrobiłem po północy. No jedzonek, jak widzicie, mam dosyć dużo, oprócz tutaj ziemi. No niestety ziemia ostatnio u mnie kuleje. Krapiera udało mi się złapać na 57, wykijadło go pokonałem, około 150 grzybów to wymagało. I dzięki temu sobie złapałem, no bo jakbym go nie złapał wczoraj, to bym musiał czekać rok, więc to akurat jestem zadowolony, że się udało, mimo że tutaj właśnie z tą ziemią mamy dosyć spory deficyt. Dobra, do lochów zaraz przyjdziemy. Tu portal możemy walnąć, bo ma 26%. Raczej go tu ubijemy, dokładnie. W twierdzy tutaj cały czas bije tego Fad IRL-a, ponieważ się zbytnio nad tym Władkiem na razie nie przejmuję. Na razie będę chciał sobie właśnie te budynki typu serce, trener i ekstraktor podbić, więc tego Władka na razie olewam. Dobra, no jak to tu wygląda? No teraz będziemy te kwatery chyba do 15 lecieć.
jeden za drugim, aby tutaj, no bo te kwatery, jak już będziemy mieć na 15, to już tutaj całą resztę będzie nam się łatwiej i szybciej będziemy mogli wybudować, także teraz to po prostu sobie powoli lecę, no już głównie grunt, że ta salka jest 15 wbita, więc na tym, na czym mi na ten moment najbardziej zależało, to już jest zrobione. Dobra, tutaj możemy portal, 61% miał, raz się odrodziliśmy. O, dosyć dużo mu tu zbiliśmy. Dobra, zbiliśmy mu chyba 110 milionów. Nie chcę teraz czatu pokazać standardowo, ale sami widzicie, że 6% zbite, więc dosyć dużo. Tego pupila możemy sobie machnąć i tylko raz się odrodziliśmy. Jakbyśmy się odrodzili drugi raz, to by było o wiele fajniej. Okej. Kółko zrobione, w sensie kółko nie zrobione, ale jeszcze go nie będę robił. Jak tutaj wygląda? Czy my mamy wszystko to, co potrzeba zaczarowane? Chyba tak. Tego nie czaruję, bo to mam w secie na awkę, więc szkoda tam tracić tego golda, jak i tak tego nie będę używał. Tutaj wszyscy mają wszystko zaczarowane. Dobra, i to było chyba na tyle. Dobijemy sobie chyba tutaj tym tornadkiem, o ile nam się uda. O, tutaj lecą dosyć ładnie. 312 poziom, dokładnie. Co dzisiaj chce wiedźma? Pierścienie, więc możemy jej ten pierścień oddać. Mogą w sumie poczekać, jak już będzie następny czar, ale szkoda mi miejsca. Więc dobra, tutaj sobie ich pobijemy, tyle ile damy radę, tyle pokonamy, przynajmniej mam taką nadzieję. No już tutaj jest mag, no widzicie, z tym magiem może być już tutaj ciężej, ale level wbiliśmy, więc to, na czym mi zależało, sobie zrobiliśmy. Zaraz tutaj oczywiście tych naszych towarzyszy ulepszę sobie o ten jeden poziom, aby tutaj było łatwiej, jeżeli chodzi o to piekło, bo to jednak na tym piekle się nie będziemy najbardziej skupiać. No dobra, no wydam jeszcze 100 na tego maga. Padnie to padnie, nie to nie. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No najbardziej mi zależy na tym piekle. Tam widziałem, że jeżeli chodzi o padł, super. Jeżeli chodzi o kolejny mag, o topkę, brak miejsca w plecaku, to nas tam upper hate wyprzedził. O, teraz już jeden poziom, ale były dwa. Poczekajcie, o tutaj, no i tutaj oczywiście Dafug i Azur, ja to nawet nie będę pokazywał, bo do nich raczej podjazdu na ten moment nie mamy, serwer nie odpowiada. Poczekajcie, tutaj wam pokazywałem dokładnie, 313 poziom, początek, dlatego też mnie troszkę zmotywowało, aby dzisiaj wbić na tego łowcę i troszeczkę tutaj sobie poklikać. Dobra, poczekajcie, co ja robiłem? A, tutaj, a, bo ja nie miałem miejsca. No i cóż, i chyba będziemy, tutaj mam itemki do kowala, no to ich mi jest szkoda. Tu są dosyć drogie niestety. Dobra, wiecie co, posprzedajemy je. Jeszcze dzisiaj awki nie robiłem, więc pewnie u tego kowala i tak rozmontujemy. Aczkolwiek szkoda mi po prostu tego golda marnować, bo dosyć go dużo tutaj dostajemy za to tornado. No i dobra, no lecimy dalej. No nie dają ci przeciwnicy za wiele expa, nie oszukujmy się. Ale zawsze coś, zawsze tutaj może jako tako delikatnie popchniemy. Kolejny magi, kolejny blok. Zobaczcie, że wojownicy czy zwiadowcy padają bardzo szybko, a tutaj ci magowie stawiają jakiś opór. O, mamy jakiś łuk i to jest chyba łuk epicki. 10 milionów, więc dosyć drogi. Oj, to bym sprzedał, zobaczcie. Dobrze, że zauważyłem. Cygi to sobie dajemy, tu będzie zawsze do kowala. Zawsze to 3 dni do przodu, nie będę musiał rolować sklepiku, aby właśnie tą aurę sobie podbijać tymi epikami. Dobra, no i lecimy dalej. Mamy jakiegoś wojownika, który w teorii powinien paść. Okej, padł. Dobra, już miałem mówić, że chyba odpuszczamy, ale dobra. I teraz mamy kolejnego wojownika. Znowu padł. Teraz znowu wojownik. Dobra, wiecie co? Może tutaj jeszcze wrócimy. Na razie będę chciał to piekło. No to piekło, nie oszukujmy się, że da nam najwięcej, jeżeli chodzi tutaj o expa, więc będziemy chcieli do niego wbić. Jak tutaj wyglądają moje statystyki? No teraz tutaj powinien ładować w wytrzymałość. Z tym, że dokładnie zostawimy sobie tyle, żeby było w razie na ulepszanie tych naszych... co jest? Na ulepszanie tych naszych pachołków. Trwają prace czy naprawdę teraz w trakcie nagrywania odcinka nie mogę tutaj nic zrobić? Czy naprawdę teraz to jest mój internet, czy to jest po prostu przerwa w grze jakaś? No wydaje się, że to jakaś przerwa w grze. Oj, niedobrze, no nie chcę robić cięcia, bo będę tutaj musiał... Serwer nie odpowiada, dobra. Będę tutaj musiał zrobić cięcie i poczekać, aż wrócą serwery, bo widocznie jakaś tutaj, czy poprawkę jakąś wgrywają, czy coś. No bo to nie jest mój internet, internet widzę, że mam. Nie da się wejść w ogóle do lochów, sala chwały też nie wejdziemy, doktora Ababu wejdziemy. Kurde, no niedobrze. Dobra, no to okej, to robimy cięcie i jak się tutaj naprawią serwery, no to sobie oczywiście wrócimy.
Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Naprawiły się, wiedziałem, że za chwilę, ale już niestety to cięcie musiałem zrobić i teraz będę musiał ten film montować, co za tym idzie dłużej mi zejdzie, w sensie montować, głównie z renderem mi tam zejdzie, no ale jak widzicie z reset serwera 11.56, więc po prostu jakaś poprawka tam musiała zostać wgrana, czy coś tam po prostu zmienili. Dobra, jest nieistotne, tak jak mówiłem, wchodzimy sobie do piekła i zobaczymy, jak tutaj z tym piekłem nam pójdzie. No mam nadzieję, że dosyć łatwo, bo to jest jednak mag. No jeżeli ten mag padnie, to później już będzie z górki. Tam później chyba jeszcze jest jeden mag. Dokładnie, padł nam 313 poziom. Dostaliśmy papier toaletowy i to jest na zręczność. I bardzo dobry dla naszego zwiadowcy, bo on tutaj ma na wszystkie cechy. Więc oczywiście sobie to podmieniamy. Level im wbijemy od razu. Pisaliście mi, że tutaj zwiadowca to w ogóle śmieszna historia, bo to już było dosyć dawno, ale ja się do tego nie odnosiłem, że tutaj właśnie Kunegunda ma gem na inteligencję, a nie na zręczność i to jest prawda i ja te komentarze czytałem, potem na drugi dzień nagrywałem odcinek i miałem nawet tutaj wolnego gema na zręczność i szukałem u Kunegundy jakiegoś najsłabszego, żeby podmienić i znowu nie podmieniłem tego na inteligencję, bo zapomniałem i tylko wrzuciłem jakiś inny i znowu mi tam pisaliście w komentarzach, że nie zauważyłem, no a teraz jej wsadziłem na HP, no bo akurat miałem na HP jakiś tam wolny, więc no to właśnie, to jest właśnie przykład, że jak się nagrywa, to nie zawsze się o wszystkim pamięta i nie zawsze, wiecie, się tak myśli, można powiedzieć, racjonalnie. Dobra, tu kolejny wojownik, który nam padł bardzo szybko. Możemy to od razu rozmontować, bo to na wszystkie cechy. Coś tutaj sobie możemy ulepszyć, oczywiście nie. Dobra, lecimy dalej. Mamy męczy duszę. Męczy dusza to jest zwiadowca, więc on też w sumie powinien dosyć ładnie paść. No ponad pół levela dostaliśmy za tamtego. Nie dużo i nie mało, szczerze mówiąc. Ale sami widzicie, że dobra, padł. 314 poziom. Sami widzicie, że tutaj no zamkniemy to piekło i już tak naprawdę będzie tutaj ciężko. O, i to jest kolejny mag. No i jak tego maga pokonamy, to myślę, że już będzie tutaj łatwiej o wiele, że to właśnie nam jako tako z górki pójdzie. Tylko no właśnie trzeba by go tutaj pokonać. No ale dobra, no to piekło to jest tak naprawdę cel na dzisiaj, żeby tutaj sobie ładnie poekspić. No już mamy 314 poziom, więc dosyć fajnie. Gildia w ogóle nam się wbiła na top 1, to tak swoją drogą. Dwa razy nas Protego zaatakowało, dwa razy żeśmy wygrali. Tam u nich chyba było z aktywnością krucho, z tego co wiem. Natomiast dzisiaj nas zaatakowała, czy tam wczoraj, a dzisiaj w nocy była walka. Zaatakowała nas chatka i także żeśmy wygrali. Co ciekawe, jeszcze z trzema osobami zapasu, bo wojna się skończyła na mnie, a jeszcze było tam dwóch zwiadowców i jeden łowca w zapasie. O, tam 600 tysięcy. Więc no dosyć można powiedzieć mocna przewaga, czego tak naprawdę nie widać, jeżeli chodzi o średni level, no bo średni level obydwie gildie mają 10 większy, ale ładnie nam tutaj poszło, jestem zadowolony tak naprawdę. Atakują nas znowu chatka swoją drogą, więc jestem ciekaw, czy tutaj znowu nam się uda, chyba o 15 jest ta walka, także jestem właśnie ciekaw, czy w sumie wam mogę zaraz tą walkę pokazać. Dobra, no jeszcze zużyjemy na niego do 700 grzybów i wam pokażę tą walkę. Padł, dobra, nieważne, więc ją wam pokażę zaraz. Ciągle nam dropią na trzy cechy, na wszystkie cechy, przepraszam, także to jest akurat słabe. Tu możemy sobie ulepszyć ten i dobra, i wiecie co, czy ja tutaj mam to zapisane? Nie, nie zapisałem, a już mi to znikło, bo już tutaj jakieś twierdze porobiłem i tak dalej. No więc dobra, jednak wam nie pokażę, no ale ciekawa była walka, no możecie mi wierzyć lub nie, w każdym razie no z Protego to już było dawno, więc to akurat nie jest istotne. Natomiast właśnie z chatką była dzisiaj chyba o 3 i skończyło się na mnie, no a tutaj jeszcze mieliśmy Dafuka, jeszcze mieliśmy Sparka i Sona w razie czego w zapasie. No tak jak tymi łowcami, to jest duże RNG, jeżeli chodzi o te walki gildii. Generalnie powiem wam, że no już się zbliżam tak do oceny jakby tego łowcy, no bo jednak bardzo mi tutaj wszystko siada na serwerze, to znaczy, że bardzo mi ładnie pupile idą, bardzo mi tutaj twierdzę miałem szybko, w sensie twierdzę podziemie, szybko mi tutaj wszystko posiadało i bardziej ładnie mi ta postać wyszła, że tak powiem, szczęście było po mojej stronie, powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o PvP, no to ta postać jest moim zdaniem słaba, moim zdaniem jest dosyć słaba, bo jednak przeważnie, gdy się nie odrodzimy, to przegrywamy. Tak to działa i to nieważne z kim, nieważne z jaką klasą, generalnie tak to jest. No jeszcze oczywiście zobaczę na tym wyższym poziomie, jak tego HP będziemy mieli o wiele więcej i tak dalej, jak to będzie wyglądać, no bo jednak ten pancerz 50% robi robotę, więc no to jest jakby pomocne, aczkolwiek generalnie no jeżeli chodzi o PvP, jeżeli chodzi na przykład o walki gildii, to jest duże RNG, albo nic nie zrobimy, albo się odrodzimy dwa razy i pokonamy załóżmy 5, więc
to akurat jest słabe, no ale na tym samym bazuje na przykład Berserk, albo się wkurzy i zabije, albo się nie wkurzy i go tam złanshotuje jakiś mag czy inny. No ale jednak u Berka wiadomo, no Berek ma z każdym atakiem te 50% szans na kolejny atak, a my mamy tylko 25% i tylko na końcu. Więc nie podoba mi się ta postać, tak nieprzyjemnie mi się nią gra, szczerze mówiąc. Tak jak Lochy i Dom jako tako, tak właśnie jeżeli chodzi o PvP jest lipka, aczkolwiek no mówię, zobaczymy jak to jeszcze dalej pójdzie, wydaje mi się, że może później być to jako tako może to iść, szczerze tutaj mówiąc. Jak tego HP będzie miała więcej po prostu, jak się odrodzi, no to wtedy będzie mocna, no bo jednak drugi raz będzie ją trzeba klepnąć, no jeszcze te 50% pancerza, no ale mówię, o tam 4 miliony, ale no to się musi odrodzić, a żeby się odrodziła, no to jednak tego szczęścia musimy niestety mieć dosyć sporo. Oczywiście, jeżeli by miała na odrodzenie 50% szans, to by była zbyt mocna, ale tak myślę, że tak jakby podnieśli do 33%, czyli taka powiedzmy 1/3, to myślę, że to byłoby ok, no ale to wiecie. Chociaż no może wtedy by też była za mocna, no nie wiem, ale teraz mi się wydaje, że jest po prostu słaba w PvP. W lochach nie jest taka zła, tylko że no magowie ją blokują, tak? To znowu to jest to, że Berek dla Berka mag to jest przyjemność, a dla takiego zwiadowcy czy właśnie łowcy demonów mag, no to jest ciężki kawałek chleba, powiedzmy. No dobra, no tego biczownika, wczoraj tam się chyba z nim Sonic męczył, z tego co tam pisał na Discordzie. No ja myślałem, że tutaj jako wojownik to on dosyć szybko pójdzie, ale no sami widzicie, że dosyć ciężko. Poczekajcie, może my w ogóle tutaj levele rozdamy, jak już tak klikam, to wypadałoby, zawsze tam jakieś minimalne statystyki do przodu. Jak tutaj to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o łuk? No tu jest plus 53, ale na wszystkie cechy, tu jest 28. No nie, nie chcemy raczej go dawać. Przydałaby się w ogóle broń jakaś inna tutaj dla tych naszych pachołków, ale to już na razie będziemy musieli się wstrzymać, no bo nie ma epika, nie ma nic takiego. Tak więc zobaczymy jak to wyjdzie. No ja chcę tego biczownika, no chcę go pokonać, chcę to piekło pchnąć jak najdalej. Więc raczej tutaj nic innego dzisiaj nie będzie oprócz tego piekła. Padł, super, i mamy jakąś broń dla maga, zobaczcie jak wykrakałem na 3 cechy. Zobaczcie jaki rozrzut piękny. Poczekajcie, on ma tutaj w ogóle zwykłą 130 średnich, 16% runa, dobra. Coś pięknego, ale nam tutaj udało się. No to jeszcze dla zwiadowcy bym poprosił z następnego lochu i będzie super. Starą broń miał w ogóle ten mag, to ja nawet nie wiedziałem. Ale okej, dobra, lecimy dalej. Piekielny ogar, to jest zwiadowca, czyli on w teorii powinien tutaj dosyć szybko nam zlecieć. No i co, no tak naprawdę do następnego epika pewnie to piekło zamkniemy, pewnie wbijemy jakiś może nawet 325 poziom. Zobaczymy jak nam to oczywiście pójdzie wszystko. I w następnym epiku się przebierzemy, coś tam jeszcze popchamy i tak naprawdę z takiego szybkiego ekspienia powiedzmy to by było na tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejny padł, super, 316 poziom. Jakieś rękawice dla wojownika, zobaczmy. Nie mam w ogóle golda. Plus 44, jak najbardziej sobie poprosimy te rękawice. Także no mówię, z takiego szybkiego ekspienia to by było na tyle i będziemy już tutaj powoli zwalniać, można tak powiedzieć, chyba można. I zostanie nam, wiecie, takie no mozolne klepanie awki i tak dalej. Ktoś pytał, czy odcinek z wojownika będzie dzisiaj. To tak się odnoszę do filmu z wczorajszych komentarzy. Do komentarzy z wczorajszego filmu w sumie bardziej. I niestety nie, dlatego że na wojowniku od 3 albo 4 dni mi nie chcę dropnąć klucz do kolejnych lochów. Już mamy wszystkie w mroku zamknięte. Natomiast ten klucz nam nie chce paść, nie chce nam wypaść. Co za tym idzie, no bardzo tam stoję z levelem. Popchnąłem wszystko co mogłem w strefie światła, już nie jestem w stanie nic tam machnąć. Natomiast no z tą strefą światła Actimel ma chyba 16 lochów, nie, 15 lochów więcej, jeżeli chodzi o właśnie samą strefę mroku, bo ma jeden loch więcej zamknięty, natomiast drugi ma tam 6/10, a my tych lochów jeszcze do nich nie mamy klucza. No kopalni wiadomo, bo sam klucz mi skracać szkoda, więc sobie cierpliwie czekam, no ale tu akurat jeżeli chodzi o te klucze, no to mamy dosyć dużego pecha, no bo nam nie chcą wylecieć, dlatego tak tam też jak nam ten klucz poleci, to pewnie będzie odcinek z wojownika, bo pewnie tamte lochy będą szybko padać, aczkolwiek no na ten moment jest to dosyć ciężkie do zrealizowania, bo po prostu nie mamy tam co robić, no ja tam lochy klikam na bieżąco, nie chcę tego zostawiać zbytnio na odcinki, no bo sami wiecie jak to jest.
jednak to jest wojownik, więc nie chcę tam zbytnio odstawać, tylko sobie cisnąć równo z innymi. Więc no po prostu czekam na ten kluczyk i jak ten kluczyk mi poleci, to na pewno materiał z wojownika się ukaże. No dobra, no mamy tego tutaj wodza Minecraft, ale zobaczcie, że on nam tutaj w ogóle żadnych bliskich prób nie pokazuje. No i nie jestem uradowany zbytnio tą sytuacją. Dobra, no mamy tutaj 316 poziom. Wiecie co, może sobie tak z 8 grzybków na wieże takie sportowe. Czy ona tutaj jest w ogóle do ruszenia? No nie, zbytnio nie. Tutaj w ogóle nic nie będę ruszał. Na tą wieżę to też zrobimy osobny odcinek, jak już będę tutaj miał takie wrażenie, że będę w stanie ją pokonać. Dlatego, że na razie mi się nie śpieszy. No i tak muszę tutaj czekać, jeżeli chodzi o to światło. Mam dopiero to oko 58, więc mówię, no na wieżę zrobimy osobny odcinek, w którym będziemy ją zamykać. Także tutaj mi się nie śpieszy. Tornada na razie nie pcham, bo nie ma to sensu. No jakby nam tam brakowało niewiele levela, to byśmy mogli popchnąć to tornado. Ale że właśnie tutaj nam to na razie nie jest potrzebne, bo mamy początek levela, to na razie olejemy. No dobra, no jeszcze wydam tak do 150 albo nawet do 100 grzybów, powiedzmy, wydam na tego wodza. No jeżeli padnie, to super, jeżeli nie, no to szkoda. Zobaczcie, że wyszedłem z niego, wróciłem i jakieś tam bliższe próby zaczęły się pojawiać. No ale on i tak jest ciężki do ubicia mimo tej zmienionej. No to jest wojownik, więc kurde, no tutaj Kunegunda trochę by podziałała, my byśmy się z dwa razy odrodzili i on tutaj powinien leżeć. No tam 5 milionów, znowu bliska próba. No to już jest 8 na 10, więc nam zostaje nam tak naprawdę 3 przeciwników, jeżeli chodzi o to piekło. Zostaje nam ten, zostaje nam 9 i ostatni, no to w sumie logiczne, ale chyba już tutaj żadnych magów nie ma, to takie na pocieszenie. Okej, dobra, do 80 grzybów, do 80 grzybów, no może on by tutaj jeszcze padł, byłoby miło. Padł, dobra, super, udało nam się, no i mamy coś dla zwiadowcy, niestety nie możemy ich tutaj poulepszać, to jest nasz minus. Wow, to jest bardzo mocne, no niestety musimy tu zrobić dziurę, ale oczywiście jest warto. No ile mamy grzybów? Mamy 101 grzybów. Poczekajcie, bo ja tutaj jeszcze co prawda nic nie robiłem dzisiaj na koncie, więc sobie muszę pozostawiać, żeby mieć no takie codzienne czynności, ale ale tutaj poczekajcie, no to jest wojownik. Dobra, no do 50 grzybów, 50 prób na niego, może się uda, a jeżeli nie, no to trudno, 50 grzybów, tak jak mówię, musimy mieć zostawione. No bo jednak tutaj wiecie, arenę koło, pupile tam jeszcze po północy też by wypadało kliknąć. Więc dobra. Okej, jeszcze 10 prób. Zobaczymy, może się uda, może nie. No jeżeli chodzi o to piekło, to jest straszne RNG tutaj, bo jednak oprócz tego, że my tutaj musimy dobrze podziałać, no to jeszcze tutaj musi Kunegunda, jeszcze muszą inni, więc generalnie jeżeli chodzi o strefę mroku, to jest RNG. Ale tutaj właśnie to piekło, jeżeli chodzi o lochy, jest dosyć mocne. Ale dobra, dzisiaj zrobiliśmy ładny progres. Mieliśmy prawie 312, powiedzmy, więc z tornada wbiliśmy prawie 5, w sensie z tornada, z piekła wbiliśmy prawie 5 leveli. Tak więc po kozawki myślę, że ten 317 dzisiaj dobijemy. Ewentualnie jakieś tu tornado może padnie za darmówkę, w co w sumie wątpię, no ale zobaczymy. I dobra, i to by było w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę. Troszkę tutaj nadgoniliśmy te lochy. Mamy 316 poziom, Dafug ma 321. Z tego co wiem, on już docisnął wszystko co mógł dosłownie na ten moment, bo już zamknął wieżę, zamknął piekło i tak dalej. Tornado to nie wiem, które ma, chyba tam koło 450, chociaż nie, 450 to raczej nie, raczej przesadziłem, ale nie wiem, które ma, muszę się w sumie zapytać. Więc tak jak mówię, no on tutaj docisnął wszystko co mógł i ma ten 321, zobaczymy, który my będziemy mieli, jak tutaj też dociśniemy wszystko co będziemy mogli. No ale generalnie znowu powrót na top 3 tutaj Demon Huntera, więc jest ok. Ja wam dziękuję na odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę. Możemy tu w sumie kółkiem już zakręcić dzisiaj, niech będzie. To akurat bez znaczenia, no bo ten jeden level, który dobijemy, ewentualnie zawki, za wiele nam tutaj nie zmieni. To sobie możemy oczywiście wydać. To możemy dać tutaj, już mamy dzisiaj kowala z głowy. Ci są zbyt drodzy, więc na razie im tutaj levela nie damy, damy im później. Co my byśmy tutaj jeszcze chcieli zrobić? Poczekajcie, tutaj mamy wszystko porobione, no generalnie kółko i arenę sobie zostawiliśmy, więc okej, tą arenę możemy tutaj pocisnąć, możemy popróbować, żeby to już było z głowy i potem sobie przeklikam awkę, to już oczywiście samodzielnie, o tutaj przegraliśmy, ciekawe, oczywiście samodzielnie
sobie ją przeklikamy, aby nie było, aby was tutaj nie zanudzać. Tutaj mamy jakiegoś maga. Powiem wam, że z tymi magami PvP ciekawie wygląda, bo no co prawda tutaj magowie są troszeczkę słabsi od nas, jeżeli chodzi o level, ale tutaj generalnie przeważnie z nimi wygrywamy, mimo że się odrodzić nie możemy. To jednak generalnie z magami ta walka wygląda tak, że wygrywamy. Tak samo na paladynie, jak tam ktoś śledzi, to ja jestem swoją drogą zdziwiony, bo w lochach, jeżeli na paladynie ten fireball niby nie działa właśnie na magów, a w lochach ci magowie są tak naprawdę najprości dla nas, tam potrafią padać po jeden, dwa grzyby, kto ogląda odcinki, ten wie, więc no jestem właśnie zdziwiony, że tutaj niby to jest taki nerf względem inne klasy mają nerfa właśnie względem magów, a jednak ci magowie i tak są dosyć łatwi do pokonania, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem to w ogóle mus, że tak powiem, komentarz o treści piekło, to wam oczywiście przypnę serduszko. Wbijajcie na Discorda dla widzów, gdzie tam daję wszelkie informacje odnośnie filmów, odnośnie generalnie wszystkich rzeczy, co związane z kanałem, więc jeżeli by któregoś dnia nie było filmu, to zapewne pierwszy, kto się o tym dowie, będzie członek mojego Discorda, więc zapraszam, link tam w przypiętym komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!